Witam serdecznie wszystkich Państwa na uroczystości Złotych Godów Małżeńskich. Taki jubileusz warto świętować. W restauracji Biała Róża spotkały się pary ze Słupcy, które swój związek małżeński zawarły 50 lat temu. Wydarzenie zorganizowane zostało z inicjatywy Urzędu Miasta i tamtejszego Urzędu Stanu Cywilnego. W sumie Złote Gody obchodziło 39 par. Małżeństwo to nie tylko piękne, podniosłe i radosne chwile, ale też dzielenie z drugą osobą trosk, smutków i nieszczęść. Swoją niezłomną postawą, miłością, cierpliwością, wzajemnym poszanowaniem i wytrwałością dajecie Państwo świadectwo tego, jak ogromna siła tkwi w rodzinie. Na wniosek urzędu małżeństwa odznaczone zostały medalami przyznawanymi przez prezydenta. Jak zwykle były również drobne upominki i gratulacje. Tego typu jubileusz to także okazja do refleksji na temat wspólnego życia. Było ono o wiele łatwiejsze dzięki wzajemnemu wsparciu. Były, szczególnie przy wygranych meczach, i tak to były bardzo piękne chwile i dużo radości, ale były też porażki, gdzie trzeba było sobie w domu i tak jak powiem, no rozweselić się w jakiś sposób, no to zawsze w tym domu była właśnie moja podpora, znaczy żona i miała duży wpływ na to, że i rozwojowo dzieci się dobrze chowały i ja mogłem kontynuować swoją karierę i bardzo szybko przechodzić z radości do smutku i ze smutku do radości. No, najgorsze były porażki, wyjazdy na zgrupowania, bo wtedy zostawałam sama. Mieszkając w Warszawie, nie mając rodziny, no to trudno, jako młoda dziewczyna musiałam to jakoś sobie dać radę z tymi dziećmi, bo no mąż oczywiście teraz nie ma zgrupowania, kiedyś były zgrupowania przed meczami, dużo wyjazdów, tak, no, że nie było to łatwe życie, jak tak myślę, ale daliśmy radę i myślę, że wytrwaliśmy jakoś. Nie mogło również zabraknąć życzeń na dalsze lata wspólnej drogi. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu składam gratulacje z okazji tak zacnego jubileuszu. Na kolejne lata chciałbym wszystkim Państwu życzyć zdrowia, wszelkiej pomyślności, abyście w gronie i rodziny, i Waszych przyjaciół zawsze znaleźli oddanych ludzi, którzy tak jak Wy im, tak oni również Wam będą służyć właśnie niezbędną pomocą. Jak tłumaczy pełniący obowiązki burmistrza Jacek Szczap, uroczystość ma również na celu podkreślenie roli, jaką pełni rodzina. Są to pary, które są godne naśladowania, przeżyły ze sobą 50 lat, złożyły sobie życzenia małżeńskie na dobre i na złe. Można powiedzieć, że dzisiaj na dzisiejszym spotkaniu zabiło im mocniej serce, poleciała łezka z oka, jest to dla nich podniosła chwila. My też staramy się to jak najbardziej kultywować, żeby podkreślać ważność rodziny. Od tej najmniejszej rodziny do tej największej rodziny związanej z miastem Słupca. Z przyczyn losowych nie wszyscy mogli dotrzeć na wydarzenie. Miasto zapewnia jednak, że medale i prezenty trafią do jubilatów w najbliższym czasie. Uroczystość zakończył symboliczny toast i wspólny obiad. Wszystkiego najlepszego i bardzo serdecznie dziękuję, że z nami jesteście. To jest dla nas wielkie, wielkie wyróżnienie. Zdrówka.